Witajcie. Ninka, moja rówieśniczka. Tylko się pośpieszyła na ten świat. O 2 dni albo ja przyspałem. Pierwszy raz tutaj mówię do was. Od 2 lat jestem w tym kościele. O, serce trochę szybciej bije jednak, jak przed pierwszą ewangelizacją. Dobra. Artur, wygarnę teraz, bo 2 lata nie mówiłem, dlatego kupiłem bilet na ostatni pociąg. Także Edytka, sorry. Dobrze, żartuję. Więc tak, ostatnio Artur, jak te lustro tutaj stało, opowiadał takie różne rzeczy. I myślałem, że podejdę i go uściskam. Normalnie serce moje raduje się, że nie jestem w tym odosobniony. Myślałem, że jestem w tym sam, w tym myśleniu i chodzeniu w Bogu i z Bogiem. Wiecie, i na ostatnim uwielbieniu otrzymałem takie słowo, żebym wam skrócił, opowiedział w skrócie bardzo prostymi słowami mój weekend. Poruszania się w Bogu, w uwielbieniu, chodzeniu z Bogiem. Więc skrócę to jak najbardziej potrafię i w bardzo prostych słowach. Ponoć ma to dotrzeć do prostych ludzi, mają załapać. Wymoję sobie komóreczkę, jest piątek, przewracam, patrzę, jakie tam imprezki, wydarzenia na weekend. O, Kościół Jezus jest Panem, ewangelizacja. Wow, super, dobra. Ale wcześniej, to w sobotę, w piąteczek, Kościół Mocy, Złote Tarasy. Okej, fajnie, tylko tak, połączenia. Tutaj nockę trzeba by przesiedzieć gdzieś, przeczekać. Okej, posiedzimy z bezdomnymi na górze, na dworcu. Tato, poczujesz tym zmysłem, który mi dałeś, powonienia, zmysłem wzroku, jak to wygląda moimi oczami. Poczujesz zmysłem powonienia, tak jak ja to poczuję. Dobra. Ale idę najpierw na takie miejsce odosobnienia, to jest ranek, na komorę. Jest mgła. Idę, mówię tam na językach sobie, szokere, bete, beresente. Nie mogę przejść przez ulicę, śmigają te samochody, wiecie, piątek rano, walą do pracy. Jakoś tam się przecisnąłem między tymi samochodami. A wcześniej zrobiłem taki potężny krok wiary, no nie? I się zaczęło zmieniać. Przechodzę przez tę ulicę, idę na te swoje miejsce odosobnienia tam, na tą komorę i taka myśl przychodzi mi, czy ja dobrze postąpiłem, czy... Bo kurde, jestem jakiś chyba inny. Nie zdążyłem dokończyć tego zdania. Ląduje stado kaczek na tym stawie, około 30 kaczek. Wszystkie szare, jedna biała. Nie dokończyłem zdania tej myśli. Amen. I od razu dostaję... I patrzę, ta biała kaczka i tak przecieram oko, bo jeszcze byłem zaspany. Biała kaczka. Od razu dostaję od ducha, ta biała kaczka to ty. Później byłem parę razy, sprawdzałem. Kolejne dni nie było już tej białej kaczki. Zajeżdżam na Złote Tarasy. Głoszę Ewangelię z radością, bo to taka radość. To jest taka rozrywka moja, no nie? Siedzę całą noc z tymi bezdomnymi na górze. Przyjeżdżam. Oczywiście ta ewangelizacja to tak przy okazji, nie? Dużo rzeczy różnych się dzieje, ale ja to bardzo skracam. Dużo fajnych sytuacji się działo. Przyjeżdżam do Włocławka. Pastor tego kościoła ma lekko obsuwę. Dostaje mikrofon. Zaczynam ewangelizację. Kończę. Przyjaciele z tego kościoła zapraszają mnie do samochodu, żeby jechać z nimi. Ale ja mam plan, już mam zaplanowany z tatą, że pokażę mu, jak w moich oczach wygląda Wisła, stojąc na środku mostu. Wiecie, tam jest potężna Wisła.
poniżej zapory we Włocławku i poczuję tym zmysłem smaku, węchu, jak pachnie Wisła wiosną na tej popowodziowej wodzie, znaczy tej powodziowej wodzie, pośniegowej, no nie? A przy okazji kupuję takie fajne bułeczki smaczne z nadzieniem waniliowym. Bardzo skracam. Dobre, nie? Zostawiam temat z przyjaciółmi, oni odjeżdżają, ja idę, robię swoje. Idziemy na ten most, staję na środku mostu, biorę oddech. Zobacz, tato, dla ciebie to pewnie taka niteczka ta rzeka, jaka ona jest potężna, wiecie, te wiry, te leje, to wszystko. I raptem głos, długo wytrzymasz w pionie? Myślę, w pionie? O co chodzi? Pomyśl. A rzeczywiście, jak wstałem z rana, dzień wcześniej, to cały czas moje ciało było w pionie, wiecie, i na dworcu, i wszędzie, cały czas na siedząco albo na stojąco. Ja mówię, okej, może znajdziemy jakieś miejsce pod mostem, mimo że ta Wisła wylana, no nie? Idę pod ten most, znajduję miejsce, ale wiecie, ta woda pośniegowa, wszędzie jest mokro, wilgoć. Jak tu się położyć, na czym? Ale wygrzebuję w plecaku 120-litrowy worek, który służy do ewangelizacji, do przykrywania głośnika, no nie? Kładę się na ten woreczek, wyjmuję te bułeczki, zdejmuję buciki, zabiorę bułeczki, a tam takie w środku fajne nadzienie waniliowe, pyszne, nie? Mówię, wow, tato, ale że komuś dałeś ten zmysł smaku, pomysł, że wymyślił ten taki, wiecie, te nadzienie waniliowe, naprawdę smaczne. Ja się tak tym radowałem, mówię, zjem jeszcze parę tych bułeczek, okej. I później wychodzę na most i tak zerknąłem, patrzę, taka wysepka. A może by tak tam zamoczyć nogi na tej wysepce? Ale jak ty tam dojdziesz? Ja mówię, ja nie dojdę. Obliczam. Tutaj cofka, tutaj mierzeja, tutaj jest jakaś przykosa się tworzy. No rzeczywiście, tutaj ten śnieg rozlany wszędzie. Ale tak kątem oka patrzę, tam pies stoi na tej wysepce z tą łachą, no nie, z tą plażyczką. Skoro pies tam stoi, to znaczy, że on za bardzo chętnie by nie chciał przechodzić przez wodę. Musi tam być dojście. Znalazłem to dojście. Zdjąłem buciki, pomoczyliśmy wody. Poczuliśmy razem tym zmysłem, wiecie, tym unerwieniem, jak boli w stopy ta lutowa, pośniegowa woda, no nie? To tak skracam mocno. I kolejny dzień, niedziela. Wow, jest jeszcze ewangelizacja w Białymstoku z moim kochanym kościołem. I jeszcze tam ewangelizuję. I wiecie, to wszystko, to ewangelizowanie, to z radości przy okazji tego życia, egzystencji, chodzenia z Bogiem. To jest niesamowite.